Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Jestem Juken. Przed nami czwarty odcinek z Hotel Business Simulatora, w którym tworzymy nasz hotel marzeń. No, mam troszkę takie mieszane uczucia właśnie. Nasz tutaj gagatek się drze tą kalafę, więc trzeba iść go położyć, bo jak dziecko nam nie da spokoju. Moi drodzy, plan na dzisiaj jest dosyć ambitny. Zobaczmy, czy nie mamy czegoś do uprania. Chyba nie mamy. Plan na dzisiaj jest ambitny. Po pierwsze, oczywiście naprawiłem te nasze opinie, te gwiazdki, no bo jednak niesprzątanie pokoi szybko mnie rujnowało. Pomysł dobry na wzbogacenie się i podbicie kasy, natomiast ostatecznie na reputację hotelu się to niestety źle odbija. Także lepiej jednak te sprzątanie robić. Zacząłem sprzątać, wróciły do normy. Moi drodzy, plan na dzisiaj to jest ten apartament, którym bym się chciał dość mocno zająć. Niech tylko pani opuści. Troszkę farmiłem kasę, ale mam pewien pomysł, moi drodzy, bo oprócz tego, że chcę ten apartament, słuchajcie, troszeczkę podwindować, jeśli chodzi o cenę, to mam taki pomysł, co się stanie, jak wstawię jeszcze jedno łóżko do tego pokoju, moi drodzy. Co się stanie? Czy dwóch będzie można, że tak powiem, klientów w tym naszym pokoju, słuchajcie, przenocować i co za tym idzie zarobić razy dwa? Telewizora nam ostatnio brakowało. I właśnie nie pamiętam, coś było możliwe, że jakby miało dwóch naraz w jednym pokoju być, to i by się łazienka przydała. Jeszcze mamy 500, wiecie co, to na pewno trzeba drinki domówić, bo im ostatnio nie domówiliśmy. Jeszcze za ściany się raczej nie wezmę, bo to będzie zbyt drogie, ale tak się zastanawiam, czy na przykład dokupienie... A jeszcze coś by się tu... Nie no, kanapy kolejnej kupować nie będziemy, stolika... Na telewizor kolejnego nie. Może jakiś dekor. Dekor. Nie wiem, kwiatek to może nie. Jest jedna waza, starczy. Druga niekoniecznie. Tak patrzę po cenie, słuchajcie. Tu jest jeszcze jakiś obraz za stówę. Jeszcze by nam tam na coś kasy starczyło. Ja to chcę po prostu generalnie, wiecie, jak najbardziej podbić punktowo. On tu za 75. No jeszcze stówę około byśmy mieli. Nie wiem, czy kwiatka. Kwiatek nam tu nic nie da. Nie wiem, czy jeszcze drugą wazę na stolik najwyżej, albo taką małą wazę, 8 punktów. Co by tu jeszcze? No, nie chciałbym, słuchajcie, zaczynać z tymi podłogami, chociaż tu widzę, że... No nie chciałbym, słuchajcie, jeszcze zaczynać z podłogami, bo to może się źle skończyć. Nie wiem, co nam by dało krzesło... A wiecie co, zamówmy tak jak mamy. Kto powiedział, że mamy do zera się, słuchajcie, z kasy tutaj wycykać. Zobaczmy, kiedy nam się zwolni ten nasz apartament. 106 się zwolniła, no to oczywiście ją jako tako, znowu źle idę oczywiście. Jako tako ją, słuchajcie, myślę, że ogarniemy, żeby tutaj nie było jakichś jaj. Tak, słusznie oczywiście dzisiaj czytałem wasze komentarze. Fajnie w ogóle komentujecie tę serię, więc widzę, że ten no, nie najwyższych lotów symulator wam się podoba. Więc bardzo mi miło, drogi widzu, że komentujesz. Też jeden z widzów pisał, bo tak, taką zasadę teraz sobie obieram, że będę komentował wasze komentarze. Tak, znaczy czytał w sensie, odnosił się do nich. Bo tak jest mi czasem łatwiej po prostu w serii się do nich odnieść. I właśnie jeden z widzów napisał taki pomysł trochę związany z moim, wziąłem pościel. Pomysł związany z moim pomysłem, żeby spróbować z tymi dwoma łóżkami. Niby to działa, no ja nie wiem, czy działa, sprawdzimy, dowiemy się za chwilę, jak nasz tutaj ogarniemy. Dobra, i tak sobie poczekamy, bo nic więcej nie ma do roboty. Jak sobie ogarniemy, moi drodzy, ten nasz apartament, to będziemy wiedzieli, czy to działa. To się w tym odcinku dowiemy. Zobaczymy, czy uda nam się apartament wbić tak na no, piąty level najlepiej by było. Ja tego poszedłem tak po całości, bo to by była petarda, jeśli dałoby się zakwaterować do jednego pokoju dwóch gości. Ciekawe, czy oni w ogóle w parach zaczną przyjeżdżać, bo ciekawi mnie to, przecież te łóżka są podwójne, ciekawi mnie to, że tutaj ludzie w parach nie przyjeżdżają, tylko wszyscy single, tak dosyć to dziwnie, jak na hotel przystało. Już nie będę mówił, że przecież mogłyby tutaj zjechać się panie lżejszych obyczajów, że tak powiem. Dobra, cyk, cyk, już pani szanowna, może pani jest panią lżejszych obyczajów, ale ma pani brwi. Coś poszło nie tak, ale ogólnie jakby tak się przyjrzeć, to pani całkiem fajna, tylko te buty jakieś takie pani ma dziwne, ale tyłeczek nawet.
coś tam wyćwiczony delikatnie, coś tam pani czasem jakieś fitnessy robiła. A, już nie będę nic mówił, bo jeszcze w kalafę dostanę od niej i się skończy. Dobra, tu jeszcze mamy chwilę do poczekania, to odbierzmy sobie tą dostawę. Musimy, moi drodzy, zarabiać, bo tu każdy... O, tutaj ta pani do pokoju szła. O, i boty się zaczęły, widzowie, duplikować. Niedobrze, niedobrze. Myślałem, że będzie różnorodność, a tu się okazuje, że goście nam się duplikują w postaci botów. Bardzo niedobrze. Chyba, że się coś zbugowało. No nic. No tu już nie będę się powtarzał, że tutaj w tym holu mi pewnych rzeczy brakuje. Gdzieś bym się spodziewał, że tu więcej rzeczy powinno być do roboty, na które powinniśmy mieć wpływ. Mamy 105 na poziomie trzecim. Jestem ciekaw, czy uda nam się ten poziom piąty tego apartamentu wbić. No widzę, że ta dwójka, czyli my jak na trzeciogwiazdkowy hotel idziemy troszkę w tym kierunku, bo ta dwójka, no ta gwiazdeczka była mniej zapełniona, czyli zakup tego kolejnego pokoju, tego apartamentu nam to widzę, że dosyć mocno podniósł. Pani 109 opuściła, także możemy zajrzeć, co ta pani tu za syf zostawiła. Oj, droga pani, takie gimele jakieś porzucać nie można, to do kosza. Swoją drogą mogłoby być tak, że tutaj są kosze na śmieci i ludzie by te kosze po prostu do kosza wrzucali, a my byśmy musieli te kosze opróżniać. No byłoby to bardziej realistyczne, ale z drugiej strony nie dali koszów na śmieci, no to koszy na śmieci, no to ludzie rzucają na ziemię. I tak, też jeden z widzów właśnie napisał ostatnio faktycznie, jak miałem ten problem ze sprzątaniem pokoi, to tutaj, no po prostu tak, ja do tego sam doszedłem, że czasem jak nie do końca widzę, to po prostu latam tym, cicho tam, ten już tutaj ziewa, to latam tym, słuchajcie, mopem jak leci, żeby znaleźć tą pozycję, nie? Bo czasem faktycznie nie widać, da się to przeoczyć. Ostatnio tam jakąś paczkę po chipsach w kanapie przeoczyłem. To tak jest, jak czasem coś się szybko robi, to faktycznie, moi drodzy, można to przeoczyć. Zdarzyło mi się, przyznaję się, już się tego gdzieś tam nauczyłem. Jest to intuicyjne, nie mam tu, nie będę narzekał, to po prostu ja się spieszyłem i to jest jakby moja wina tutaj, wiecie. Nie mogę mieć o to pretensji, że ja nie zauważyłem. Natomiast faktycznie tak jest, że jeżeli nie wysprzątamy, i to w tym momencie mi się, moi drodzy, podoba, 109. Widzicie, 109 nie ma pościeli, czyli 109 nam się... Co, ja ciągle źle chodzę. Czyli 109 nam się świeci na żółto i to się wszystko zgadza. Możemy się tu jeszcze przyjrzeć, ale chyba posprzątane. Zresztą komputer nam powie. Jakbyście się dziwili, no nie, nie uzupełniam. Nie uzupełniam alkoholi za tak tanie pokoje. Może jak będzie droższy, to... No do takiego pokoju ciężko by było dwa łóżka wstawić. Raczej tu bym musiał się mocno napocić. Tu na wejściu to raczej nie. Ale to zobaczymy. No ładnie mi ten pokój wyszedł. Fajny kolorek. Zobaczymy, jak apartament zrobimy, więc już nie domalowuję. Ja wiem. To razi po oczach, moi drodzy, że tam jest kawałek taki niedomalowany. No ale wiecie, oszczędności. No i widzicie, 109 jest na biało. Czyli tutaj się wszystko zgadza, wszystko się jak najbardziej nam komponuje. Dobrze, no to musimy poczekać, ażeby nam ktoś opuścił pokój i żeby przede wszystkim apartament się zwolnił, to się za niego zajmiemy. A, bo dostawa przyjechała. Czekajcie, czy ja odbierałem tą dostawę? Wiecie co, mam sklerozę? No i chyba odbierałem. Musiałem odbierać. Dobra, odbierałem. Panie chodzą gdzieś, gdzie te panie chodzą, to jedna opuściła pewnie. Czy na spacer obie sobie poszły? Poszły sobie na spacer. Niech już mi lepiej opuszcza ten apartament, bo chcę go tam wywindować. Ale powiem wam tą ciekawostkę, że jak ten apartament mamy za te 105 dolarów, to widać, że te pieniądze już no zaczynają tak przybywać, że łatwiej jest na inwestycjone uzbierać. O wiele łatwiej, nie? Bo to jakby ktoś bierze trzy nocki, to już od razu 300 dolarów pada, to już jest tak, wiecie, tak fajniej, nie? O! Jakaś pani klientka, klientunia, klienteleczka. Proszę bardzo. No i 107 nam się też tym oto fartem zwolniła. Bardzo mi miło. No i widzicie, pieniądze lecą, także inwestycyjne zrobimy porządne. A tu co? Bałagan oczywiście, jak zwykle. No chyba trzeba by sprzątaczkę zatrudnić. Jestem ciekaw, ile to kosztuje, jak to, słuchajcie, w praktyce wygląda. Musiałbym sprawdzić z tymi naszymi, bo tam są jakieś pokojówki. Myślę, że jedną można by zatrudnić na próbę. To by może był dobry moment, bo jak my się, moi drodzy, będziemy... Te drzwi wkurzają mnie, że się same tak zamykają. Pewnie tu jest nabrudzone. Na bank gdzieś tu jest nabrudzone, bo to coś mi tu... Albo się jakaś parówka gdzieś ukryła, widzowie.
Widzicie? Jest nabrudzone, a nie widać. Dobra, i tak ostatnio właśnie się dałem podejść. Dlatego ja już na to, słuchajcie, zwracam uwagę i już tego nie robię. Dobra, to te śmieci na razie tu, bo pościel trzeba wrzucić do prania, zanim ten gagatek mi zacznie znowu ziewać. Tu, powiem wam, że jak jest roboty dużo, to ciężko się uwinąć, bo ten gagatek ziewa. I tak, tu muszę, wiem, pisaliście też, jeszcze nie kupiłem drugiej pralki, bo na razie, jak widzicie, mi to jakoś tam... Jakoś to ogarniam, a jakby cały czas tej kasy mi brakuje, co oczywiście to jest chyba, ja wam powiem szczerze, widzowie. Wiem, tu będę świrem trochę takim, no, biznesowym, ale to chyba, bo jednak ta kasa tak łatwo nie leci. To mi się tu podoba, że jednak trzeba, no tak jak to w biznesie, 10 razy się zastanowić, na co tą kasę wydamy, jak zainwestujemy. I to jest to, co mnie, słuchajcie, kręci. Koleś przyszedł chyba do wynajęcia pokoju, ale musiałbym mu prześcieradło pościelić. Także powiem wam szczerze, że to mi się podoba, że to akurat to jest dobrze dopracowane, że troszeczkę musimy się napocić, żeby ta kasa była i to nie... Znowu źle poszedłem. Czy to tu było? 107, dobra. Okej, tu jeszcze widzę stary telewizor. No to już kolejną kasę zarabiamy, widzicie? To już można myśleć o jakiejś jeszcze dostawie. To wiecie co? To można by coś jeszcze domówić. Może nam się uda od razu zrobić machnią. Mamy drugie łóżko, telewizor, to wszystko do tego pokoju. Wiecie co? Może wybierzmy sobie kolor. Zaczniemy od ściany. Słuchajcie, to musi być coś drogiego. Za 100 dolarów jest tekstura, która daje 5 koron. A za 150, aha, to te ósemki mnie interesują głównie. Kurczę, no nie wiem, może tu damy pomarańczowy, bo jeszcze mieliśmy czerwony, mieliśmy niebieski, to jest takie dziwne. Weźmy sobie pomarańcz, wydaje się całkiem sympatycznym pomarańczem. Na razie zamówmy tyle. Pewnie będzie za mało, a jeżeli byśmy mieli coś na podłogę zamówić, to bym musiał już do apartamentu dać to za 200. Tu już nie ma zmiłuj, moi drodzy, tu już by musiało być to za 200. Dobra, niech sobie to przyjeżdża, mam nadzieję, że mi babka jak najszybciej ten pokój zwolni, bo chce tu już działać. No puk, puk, proszę opuszczać ten pokój szybciej, proszę spać szybciej. Jak Arnold Schwarzenegger kiedyś powiedział, jak nie masz czasu, bo śpisz za długo, to musisz spać szybciej. Także śpij szybciej. Sleep faster. To mi się bardzo, słuchajcie, podobało, także niech ta pani śpi tam szybciej, bo się chcemy tam wkraczać z pędzlami. Tak, będzie nam, widzowie, farba z pędzla kapała. Cały pokój chcemy wyremontować. Czyżby pani opuściła? Ale ta pani idzie jakoś tak coś między nogę tam. Ja, słuchajcie, nie widziałem, żeby jakiś fagas do tej pani wchodził, a ona idzie taka jakaś troszeczkę jakby... No jak kaczka chodzi, nie? Chciałbym grzecznie zwrócić uwagę, że ta pani chodzi jak kaczka, czyli jakiś bolec tam musiał być porządny. Tylko, że najlepsze, że ja tutaj, kurczę, w recepcji pracuję. Ja tu, słuchajcie, nie widziałem, żeby jakiś fagas tam do niej wchodził. 108 się zwolniła. Jak miło. Jak miło. No i widzicie, tak się robi biznes. To jeszcze temu ziewającemu będziemy musieli kazać trochę popracować. No nic, no moi drodzy, no trzeba sprzątać, bo jakby... Ja już nie mam aż takiej presji tylko na kasę, a nie chcę z tych gwiazdek... Ja... Nie chcę, słuchajcie, z tych gwiazdek zjeżdżać, bo to potem... Bueno, i te drzwi po co się zamykają same, to ja nie wiem. Tu jeszcze pewnie ta kiełbasa leży, no jak żeby inaczej, jakiś hot dog, kurde. Ja nie wiem, co ci ludzie wszyscy tak hot dogi... O, i nabrudzone, i ja tego ostatnio nie widziałem, bo to jest tak ukryte. Więc też trzeba inny kolor, moim zdaniem, słuchajcie, podłogi brać. Dobra. I tak chyba chętnego nie ma. Ja tu zauważyłem, że oni też często przy pójściu spać wchodzą i się chcą rejestrować. Ale najlepszym wtedy wyznacznikiem jest to, czy jakieś auto podjechało. Jak widzicie, że nie ma auta, to można spokojnie iść spać. Swoją drogą ciekawe, czy tu złodzieje mogą grasować, no bo ten hotel chyba nie jest na noc zamykany. Powinna też być taka opcja, że ja muszę zamknąć ten hotel na nockę, zanim pójdę spać. To tak swoją drogą. Tak, tak, widzowie, od razu wam mówię, spokojnie, będą dwie albo trzy pralki, nie bójcie się, zatrudnimy sprzątaczkę, wszystko będzie, tylko tu jakby staram się, można powiedzieć, każdą złotówkę, wiadomo, no mamy tutaj dolary, żeby ktoś się nie czepiał, że walut nie rozróżniam, no ale jak mówię coś w złotówkach, no to my żyjemy w Polsce, ja zawsze waluty przeliczam na złote, nie? Chociaż swoją drogą, jakbyśmy mieli tak przeliczać, słuchajcie, stawkę,
to by był chyba naprawdę jakiś super tani hotel, który miałby 6 dych kosztować za nocleg. No bo to tak całkowicie, słuchajcie, szczerze, no to w dzisiejszych czasach to może w jakichś jeszcze się znajdzie pensjonatach, tak? Za 6 dych za dobę. Może jeszcze się znajdzie jakiś pensjonat za 60 zł, ale żeby w hotelu nawet za 100 nie znajdziecie. Dobra, czekajmy, aż ta kobita w końcu mi opuści ten apartament. To może, moi drodzy, ja tutaj do tego czasu wam to spauzuję. Może, wiadomo, parę grosza jeszcze zarobię. Jak się będziemy za chwilę widzieli, to parę jeszcze tam może dokupimy tych farb. I, moi drodzy, weźmiemy się ostro za apartament, bo już was tu nie chcę przedłużać. Generalnie będę robił w kółko to samo. Także za chwileczkę się widzimy i bierzemy się ostro za nasz apartament. No dobra, moi drodzy, długo to nie trwało. Pani się wymeldowała, oczywiście. Oj, zaczniemy od sprzątania. Mamy ten nasz apartament. No, fajny pokój, nie powiem, duży, więc myślę, że jakoś łóżko tu upchniemy. Więc najpierw posprzątamy. Nie zamawiam, słuchajcie, jednego wiadra farby, że tak powiem, bo troszkę mi szkoda. Dobrze, czy my mamy coś łazienkowego tutaj? Jest wanna, dobrze pamiętałem, że wannę kupiłem. A to wannę może trochę dalej odwidamy. Podnosimy ranking. Już mamy czwarty level, 140 za dobę, zobaczcie jak ładnie. I teraz tak, słuchajcie, to by trzeba w ogóle stąd wywalić, bo wam będzie przeszkadzało, więc wywalmy za drzwi. Okej. Okay. Teraz jak te łóżka, słuchajcie, czy obok siebie, no teoretycznie by weszły dwa łóżka obok siebie. Słuchajcie, gdyby... Szkoda, że ja to muszę w taki sposób... A, bo nie mam tego, ale mi się to nie podoba, nie? Widzicie? Nie podoba mi się, bo zdjąłem pościel. Dobra, słuchajcie, widzowie, my się będziemy szczypać. Moi drodzy, my się nie będziemy szczypać. Patrzcie, co my tu zrobimy. Na razie to są testy, prawda? Widzowie, drodzy, kochani. My tu testujemy, a żeby testować, no to nie trzeba tego robić jakoś super starannie. Drugie łóżko, słuchajcie, niechby sobie stało tu pod oknem. No, jest dużo miejsca, zobaczymy. To jest test. Przecież jeżeli to jest, słuchajcie, test... No dobra, no to łóżko chciałem przestawić, ale w tym momencie nie przestawię, więc... Już na razie dajmy to z powrotem. No coś idzie ten level, słuchajcie. Coś level idzie. I teraz tak, czy tu router był? Chyba tu był. Aha, dobra, bo mi ten router ściągnęło. Dobra, bo mi ściągnęło, widzowie, router z... A, i ten kłębek to jest ta pościel, kurczę, zwinięta. Ja się dziwiłem, co to za kłębek jest. To teraz już wiemy, słuchajcie. To jest pościel zwinięta. Cicho tam czekać, cierpliwie. Czy uda nam się piątkę wbić? Bo to jest jakby podstawa. Tu mamy, słuchajcie, jeszcze jakiś obraz. Gdzie tu jakiś obraz dać? Nad telewizorem średnio. No nie wiem, tu drugi? No łe, zaczyna się. No super. Zarąbiście, widzowie. Zaczyna się. Jeszcze jest jakaś waza. Oj, duża ta waza. Duża. To tylko na stół ją można. Trudno. Ale jeszcze trochę brakuje. Kurczę, to nie może mi zabraknąć, widzowie. A dobra, co ja robię? Kurde. Dupa Jasia, może nam się nie udać. A jest, piątka. Jest piąty level. 175, widzowie, za dobę. Czy wy to widzicie? Zrobiliśmy 175 za dobę. Dobra, to alkohol, słuchajcie, też im uzupełnimy. W takim razie, jak za takie... Jak na dwóch ludzi, to... no zaraz pójdę spać. No niestety, nie dokończyliśmy tego tak, jakbyśmy sobie... życzyli. No niech może ten pokój na siebie zarobi. Ktoś tam się chce zameldować. No to panie szanowny, zobaczymy, na ile nocy pan chce. Ile nocy pan chce, drogi panie? Jedną noc. Ja nie mam za dużego wyboru. No ale dobra, mam sprawdzić, czy da się dwóch na... A, bo ja Czekajcie, bo ja pościeli tam nie i dlatego jest niepełne. No nie. Dobra, poczekaj, gościu, przecież nie będziesz spał bez pościeli, nie? Już minutę możesz poczekać przecież. Szybko się to upierze. Słuchajcie, zobaczymy, czy to będzie działało z dwoma łóżkami, bo jeżeli by to działało, to jesteśmy zarobieni. Ja bym się uparł, to nawet... Nie no, takiej już fuszery nie chcę robić, wiecie, jak typowy Janusz. Kurczę, że nie chciałbym robić takiej, wiecie, fuszery, że ja tam
Wstawię, wiecie, wstawię trzy łóżka. To prędzej do tych małych pokoi bym starał się dwa łóżka upchnąć. Myślę, że jakbym się uparł, to dałbym radę. Łe i łe. Łe i łe. Ziewa i ziewa. Drze tą kalafę i drze, no. Chłopie, no bądź bardziej pracowity, a nie kurde, wstyd mi robisz przed widzami. Co oni sobie o mnie pomyślą, że co ja jestem? A tu co, nie ma pościeli? A jest pościel, dobra, okej. No łe i łe. No to teraz uwaga, wielki test, moi drodzy. Dzyn-dzyn, tak, dzyn-dzyn, musisz zarobić na ten. Oj, widzowie, teraz zgłupiałem. Albo jestem ślepy, coś tutaj nie dopracowałem, czyli gdzieś się ukrył pewnie... Aha! No łe, łe, tak, tak, tak mruży te oczy, że nie widać. Tutaj się ukryły ślady stóp, dobrze, czyli teraz chyba już jest czysto. Zresztą ściana to zupełnie nie wygląda, trzeba dokupić farby, nie? Trzeba ewidentnie dokupić farby. Ale dobra, logujemy gościa tu. I co? I jest na czerwono, więc ja nie wiem, czy teraz można. To raczej, słuchajcie, nie będzie można do drugą osobę dokoptować. Wydaje mi się, że się nie da, moi drodzy, dwóch na jeden pokój. Tak mi się skromnie wydaje, że to łóżko kompletnie nic nie dało, nie? Chociaż $175, to zobaczcie, jaka to jest stawka. Jeżeli mamy pokój za $60, no to trzy noce by ktoś prawie musiał pospać w jednym pokoju, gdzie jedna noc kosztuje tutaj tyle. No różnica, słuchajcie, jest kolosalna. Jestem ciekaw, jak z tymi pokojami jeszcze innymi sprawa wygląda. Czy są jeszcze droższe tutaj pokoje? I oczywiście to się dowiemy i sprawdzimy. Mamy 420, no tam z dwa wiadra farby, trzy wiadra nie starczy nam chyba, bo one 150 kosztują. Już o podłodze nie... Ale zobaczcie, jak nam też idzie do góry, czyli ten remont też coś tam daje. Wiecie co, czy to jest sens teraz zamawiać? Czy ktoś mi się tu zwolni? Raczej mi się nikt nie zwolni. Musimy... Tutaj mi się może 108 zwolni. Bo musiał trochę kasy dokoptować. A co to, jak to działa ten nasz dzwonek? Ja też mogę nim podzwonić, tak? Okej. Okay. No i podzwoniłem, no i co? A mogę z drugiej strony? Jak takie dziecko, słuchajcie. Musi wszystko dotknąć, wszystko. Ale ten komputer jest obleśny, słuchajcie. Przecież to, powiem wam tak, troszeczkę twórcy gry, powiem wam, że taki PC to chyba był mój pierwszy komputer 20 lat temu. Więc nie chciałbym tutaj znowu być niemiły w stosunku do twórców, ale ja mam wrażenie, jakby ta gra była stworzona 20 lat temu. Przecież ja nie wiem, czy w jakimkolwiek biurze taki jeszcze brudny, brzydki komputer stoi, no. To by mógł być laptop na przykład, tak? Czy taki komputer, jak mamy w Supermarket Simulatorze, który wygląda na komputer. To jest dla mnie, no słuchajcie, zupełnie nieakceptowalne, nie? I najgorsze, że my tu nie mamy, moi drodzy, żadnych możliwości zmiany, bo tu mamy te śmieci. O, i nacisnąłem śmieci, ja nie chciałem. Pewnie mi to będzie kosztowało. Tutaj minus 4 ktoś mi dał. Czy to te opinie z... No widzicie, ktoś bardzo niezadowolony. Minus 4, minus 1, ale to były te stare chyba. O Jezu, $170 mi zostało, a ja miałem więcej. To ile te śmieci, ile kosztuje? Ty spierdzielaj mi tą śmieciarą. Nie stać mnie. Ja pierdzielę, ile kasy mi poszło się walić. A jeszcze to nie było pełne. Jeszcze by dwa razy tyle weszło. Tych śmieci. Jasna dupa, tyle kasy mi zżarło. A miałem już $400, nie? Na koncie. Po co ja to nacisnąłem? Chciałem zobaczyć, czy tam coś jest, jakieś menu, czy tam coś można zrobić. Kurczę, po co ja to, słuchajcie, nacisnąłem? Wiecie co? Zastanowię się właśnie, żeby spróbować babkę zatrudnić do sprzątania. Zobaczymy, jak ona będzie pracowała. 108 się zwolniła. Czy gdzie jest ta pokojówka moja? 108, czy ta... Czy przyjdzie tutaj ta pokojówka? Gdzie jest ta pokojówka? Ja się pytam grzecznie, moi drodzy. No i gdzie jest ta pokojówka? Czy ona do roboty dopiero idzie? Tam ktoś jedzie, zobaczymy, czy da się domeldować, ale wątpię. No, gdzie jest pokojówka, ja się grzecznie pytam. No, pani pokojówko, sprzątać proszę. No już, już, ruchy. Gdzie pani jest? Bo panią zwolnię, naprawdę, ze mną nie ma żartów. Ja jestem wymagającym szefem. Moi drodzy, tu są jeszcze jakieś ikonki. Tu jest jakaś znajoma, jakieś Wi-Fi, no, ale to tam... Pani pokojówko, szanowna, gdzie pani jest? Do roboty, już, myk, myk, w podskokach. No nie ma pokojówki, widzowie, zatrudniłem pokojówkę, gdzie ona jest? Co, mam jej tu jakieś zlecenie dać, czy co?
No tylko można zwolnić ją. Fisher jakaś. Gdzie jest ta Fisher? Pani Rybo? Pani Rybo, gdzie jest pani? Halo, pani Rybo? Pani Rybko? Gdzie pani? Gdzie pani jest? No tutaj pokój jest do posprzątania, pani Rybko. Halo, może w łazience się pani ukryła? Sraczkę pani dostała? Nie, no nie siedzi pani na kiblu. Pani Rybko, robota czeka. To jest ta pani Rybka? Nie, to jest klientka. No to gdzie jest pani Rybka? Przez drzwi przeszła, nie otwierała. Ej, no mam sprzątaczkę, ale jej nie mam, nie? Widzowie, mam sprzątaczkę, ale jej nie mam. Tu ktoś przyszedł. O, to może tą kobietę domeldujemy temu gościowi. Teraz będzie chwila prawdy, czy się da. Na 101. Zobaczcie, nie mogę. Nie mogę. Czyli nie da. Dwa łóżka nic nie działają, widzowie. Tu się pozwalniały nam pokoje. 106. Co ja mam teraz? Czy nie da się, kochani? Nie da się. Widzicie, a pani Rybka nie sprząta. Dobra, zgarnijmy to. Tam sobie dzwoń, pani szanowna. No przecież pościele zasrane, zakichane, obszczane. Co tam pani sobie myśli, kurczę, że pani taką pościel dam? Tu to w ogóle co to za fleja była? Jakieś, kurde, butelka jakaś latająca, kurde, co to się dzieje tutaj? Wibracje jakieś kosmiczne, co to się tu wyprawia, moi drodzy? Co ci ludzie za gimele zostawili? No, teraz wiem, żeby się pralki przydały, to fakt. Ale tyle, co wam powiem, to... Czekajcie, bo się zgubiłem. Tyle, co wam powiem, cicho tam, to to, że nie da się niestety dwóch osób na jednym zrobić. A słuchajcie, zamówiłem pokojówkę, zatrudniłem ją. Może moja... No, tu też jej nie ma. Myślałem, że może czeka na łóżku na mnie. To jakieś figofago powyprawiać, ale niestety nie, moi drodzy. Także ja nie chcę takiej pokojówki. To ja pierdzielę taką pokojówkę, to ja sam sprzątam. Że ja ją zatrudniam, a ona, nie wiem, se herbatę pije, ludzie. No przecież no bądźmy troszkę, wiecie. Troszkę bądźmy byle jak, ale się zachowujmy, nie? Moi drodzy, byle jak, ale się zachowujmy. No, no to nie może być sytuacja taka, że jakaś piczka mi, kurczę, nie pracuje. Co to ma być? To jest skandal jakiś. Ja ją zaraz wyleję na zbity pysk. Nie będę... Po co mi jakaś, słuchajcie, niepracująca... Także nie wiem, to jest jakoś niedopracowane, bo mamy słuchajcie... No no zaczyna się. Mamy, słuchajcie, pokojówkę, ale jej nie mamy, nie? Tak, wiem, jakbym kilka pralek, to teraz by mi to na pewno lepiej działało wszystko, ale mówię, no gdzieś jeszcze te oszczędności niestety są, tym bardziej, że chciałem dobrze odmalować ten... Aha, tu zamknięte. Dobrze chciałem odmalować, słuchajcie, ten pokój apartamentowy, a niestety wydałem kasę na... Wydałem, moi drodzy, kasę na... Na, kurczę, niepotrzebną rzecz. Ja... Cicho, koleś, czekaj, cierpliwie. Niepotrzebną rzecz, jaką jest, niestety, moi drodzy, śmieciarka. No cóż, kliknęło mi się, wiecie, no, nie mogę mieć tutaj do nikogo pretensji, to ja zrobiłem źle. Zawsze to jest, widzę, normalne, że jak jakaś jest nowa gra, to trzeba się też nauczyć tego jakoś tam obsługiwać. Tu jest dużo rzeczy intuicyjnych, tu akurat na to, słuchajcie, narzekać nie będę. Dobra, pościel się już chyba wyprała, to jest przynajmniej fajna podłoga. Już, koleś, idę do ciebie, chwila, tylko pościel przyniosę. Ten mi już tu ziewa, kurde, ten mi dzwoni, ten ziewa, no przecież to na łeb można dostać, widzowie, to normalnie do choroszczy zaraz mnie tutaj, słuchajcie, zawiozą, no przecież, no to do psychiatryka jak nic, no. Dom wariatów, słuchajcie, o, drzwi mi się pod nosem, słuchajcie, zamykają. Przecież to na głowę można dostać, tu zamknięte, okej, okay, a tam już dwóch czeka. Wiecie, musimy ich skasować, biznesowe podejście, pamiętajcie. Nie ma to tamto. Już gościa możemy tutaj rejestrować. Do 106. I zostaje nam 107, bo 101 oczywiście, no niestety, słuchajcie, czyli... czyli... No łe. Czyli prawda jest taka, moi drodzy, że niestety dwa łóżka w jednym pokoju nic nie dadzą. Także, drogi widzu, myliłeś się. Jak widzisz, drogi widzu, myliłeś się, nie da się tak zrobić. Ja też oczywiście pomyślałem o tym. Tylko to taka jest lekcja. Jak ja czegoś nie wiem na 100%, dopóki nie sprawdzę, to nie mówię, że tak będzie na 100%, nie?
Więc też taka lekcja dla was. Nie piszcie czegoś, że coś jest na 100%, jeśli tak nie jest. Warto zawsze coś sprawdzić, bo ja zawsze oczywiście testuję, zanim coś powiem. I taka jest lekcja. Nie pisz, że coś jest na 100%, tak działa. Ja i tak to sprawdziłem. I widzę, że no niestety głupotę gadałeś. Inaczej by to brzmiało, drogi widzu, gdybyś napisał, żeby tak spróbować, że może tak to działać. To brzmi zupełnie inaczej. Wtedy bym się tak nie śmiał z tego, że głupotę napisałeś. Natomiast jeżeli się ktoś zarzeka, że tak jest, a tak nie jest, no to już mnie to troszkę śmieszy, nie? Nie warto, nie warto, moi drodzy, zarzekać się, że coś jest, jak coś nie jest, ewidentnie. Także no niestety, sami widzicie, przekonaliście się. Zwolnił nam się apartament i może to jest moment, ale to od rana, widzowie. Idziemy się przekimać. Słuchajcie, od rana dokończymy malowanie. Zobaczymy, czy jeszcze nam jakiś poziom tutaj wleci, bo dziś skupiamy wszystkie środki, całą naszą uwagę apartamentowi. Przy czym zastanawiam się, czy nie byłoby warto kupić jeszcze, tam był jakiś pokój, widziałem, no to chyba tak pomiędzy będzie ten pokój, taki mini apartament może, bo za 750 był, nie? Jeden pokój. Także też można o tym pomyśleć, a my, moi drodzy, ścianę pomarańczową, no to ile my tu jeszcze kupimy tej pomarańczowej ściany? No to 4 kupimy, więcej nie kupimy. Dobra, niech sobie jedzie. To wyrzucimy przy okazji. Co tu jest jeszcze nieogarnięte? Aha, bo tutaj teraz gościu wyszedł. Dobra. Myślałem, że tam... I gdzie jest ta moja pokojówka, widzowie? No nie, mam pokojówkę, ale jej nie mam. Nie wiem, czy coś się zbagowało, czy ja to mam jeszcze raz, słuchajcie, ją zatrudnić. To już mi się na przykład nie podoba, że zatrudniłem pracownika, a nie mam pracownika, nie? To już jest mega słabe. Także to już jest dziwne. Ani nie można nic ustawić po prostu, które ona pokój ma sprzątać. Także jest to słabe. I co? Tutaj... Aha, czyli nie można pościeli. Czyli słuchajcie, pościeli też... To też głupotę pisaliście, widzowie. Sorry, z całym szacunkiem, ale też głupotę pisaliście straszną. Że można... Tylko jak łóżko wystawiłem, tak widzicie, poziom pokoju mi spadł. Także to łóżko, kurczę... Jednak musi tu stać, dopóki nie będzie lepszych mebli. Widzicie, bo jest piąty poziom i cena, także na razie muszą stać. Ale też nie można, słuchajcie, zamieniać tych pościeli. No niestety, moi drodzy, no. No niestety, nie da się. O, jest pokojówka. A to po co ona tu idzie, jak to jest posprzątane? Znalazła się zguba. Pani pokojówko szanowna. Dziwnie trochę pani chodzi. Czy może mi pani wyjaśnić, dlaczego się pani obija? Nie odpowiadał. Niedobrze, nie podoba mi się ta pokojówka. Znaczy taka trochę, taka, wiecie, bym ją chętnie tam zaprosił gdzie niegdzie. Może musi karę dostać i klapsa na tyłek, słuchajcie, bo cały dzień jeden się obijała. Cały dzień ta pokojówka się obijała. Ja tu zapierdzielam. Za dwóch, za trzech, a ona nic. Niedobra pokojówka. Co to, kurczę, ma być, moi drodzy? Dzyn-dzyn, już dzyn-dzyn, niech pokojówka teraz robi za mnie. Jakieś dziwne ruchy ta pokojówka ma, a tu było pomalowane, a za dużo to tu nie pom... No i zobaczcie, tutaj nie jest tak hop-siup z tym malowaniem, moi drodzy. Może zaczniemy, przecież to nie ma chyba wpływu, już na cenę w ogóle nie wpłynie. No, tu już chyba mamy totalnie max level i myślę, że tu już co byśmy nie zrobili to... A jest, przyniosła pościel, no dobrze, czyli pokój mamy na 100%, poza tym, że nie jest pomalowany, okej. Okay. Ja bym wam, powiem szczerze, jeszcze coś tu dokupił do tego pokoju, żeby można to łóżko zdjąć, numer 2, no i bym to już do końca pomalował, żeby jakoś fajnie będzie to fitowało wszystko. Aha, alkohole trzeba uzupełnić, ale my pewnie nie mamy. Dobra, 50% niech mają. Czyli co, pokój numer drogi może być, jeżeli ta pani by była na 3 noce, no to byśmy byli zarobieni. Pani jest na 3 noce, no to proszę bardzo. Jesteśmy zarobieni. I pięknie. Czyli zarobiła na farbę ta pani, wynajmując ten pokój. Ale jak widzicie, 2 łóżka w jednym pokoju nic nie zmieniają. Drodzy, nic nie zmieniają. Gdzie jest pokojówka? Czy ona tu sprząta? Co ona tu robi? A, pościel pewnie wyniosła, czyli poszła z pościelą do pralki, okej. Okay. Ale wiecie co, to może być fajne, bo ja mogę nawet te śmieci wtedy ogarniać. Słuchajcie, zobaczcie, jak teraz mi się spieszy ze 109,
Po cicho idzie, zobaczmy jak ona pracuje. Chodzi tak jak taka jakaś dama, nie? O, patrzcie, sprząta, faktycznie sprząta. O, ale oj, oj, oj. Ciekawe jakie majteczki ma na sobie tak swoją drogą. Nie, żebym coś tam mówił, tak się schyliła, że aż mi się... I co, i posprzątane, tak? Już? To tak nie do końca bym powiedział. A to proszę pani, czemu pani zostawiła? Halo? Pani pokojówko? Czego pani zostawia śmieci za sobą? Tak ładnie, proszę pani? Tak troszkę? No i tu co? No, droga pani, no... No tak troszkę bym powiedział, nie jestem zadowolony z pani usług, jak pani mi tu nie sprząta. Czemu mi pani nie posprzątała? 109 jest jeszcze nie gotowa, no halo. Pani pokojówko, bo ja panią zwolnię. Co tu jest znowu niezrobione? Niby coś tam zamiatała, aż się kurzyło. No dobra, pozamiatała śmieci, ja musiałem pozbierać. A, pościel. Czyli pewnie poszła... A, czyli ona robi w taki sposób, że idzie, zanosi pościel, potem wraca i sprząta, a potem przykrywa. Dobra, czyli teraz pokój będzie gotowy. Ale ma pani, no naprawdę, ruchy, no może pani się fajnie rusza, ale mam wrażenie, że chyba do czegoś innego tu panią zatrudniłem niż do sprzątania, wie pani? Gdzie ona idzie teraz? Gdzie ona idzie? Obraziła się na mnie, słuchajcie. Do góry idzie, ale po co pani idzie do góry, jak tam są pokoje zamknięte? Halo? A gdzie tu pani idzie? Po co tu pani idzie do góry? No patrzcie, no ucieka przede mną. Teraz mnie o molestowanie i mobbing, kurczę, pozwie. Ja tylko chciałem się dowiedzieć, dlaczego ona tutaj chyba w innym charakterze pracuje. Mam wrażenie, że... Dobra, niech sprząta sobie kobita. Słuchajcie, mam wrażenie, że ona tu się zatrudniła trochę w innym charakterze niż jako pokojówka. Jak mam być szczery. Chyba w innym charakterze się ta kobita tu zatrudniła. Dobra, zbieramy kasę, słuchajcie. Myślę, że dobrze by było może tą drugą pralkę kupić. I zbieramy kasę, żeby coś jeszcze z tym apartamentem sprawdzić, czy tam na pewno... O, jeszcze ktoś jedzie. Ale fajny, stary taki ten... Czekajcie, jak to się nazywał ten Volkswagen stary? Nie wiem, czy to jest transporter? Pierwsza wersja Volkswagena transportera, czy on się inaczej nazywał? A gdzie on jedzie? Co to jest? Ej, czekajcie. A to, że to pokojówka tym przyjechała chyba, czy kto to tym przyjechał? Że co, że pokojówka robotę skończyła już? Ale ona sprząta tam w tym pokoju, to jak może kończyć robotę, jak sprząta? Czekajcie widzowie, to chyba po pokojówkę przyjechał ten samochód. Halo, panie? Tak bym powiedział, że to nie do końca po pokojówkę, to tak trochę wygląda, jakby on był jakimś Alfonsem. Coraz bardziej się utwierdzam. Czekajcie, zapytam go. Siema, ziomuś, ile za tam... Ile ta twoja tutaj pani bierze za numerek? Cisza. Nie chcę odpowiedzieć. Idę stąd, bo jeszcze jakiś kark mi wysiądzie, dostanę lepę i się skończy. Ale pokojówka co i... Czyli pokojówka przyjeżdża do... No to długo ten transport z nią coś jechał w takim razie, skoro dzień później zaczęła robotę. Ciekawe, czy jutro robotę zacznie. Ciekawe, ile z konta mi zejdzie. Czy wszystko porobione? No 106 jest jeszcze niezrobiona. A czemu ona 106 nie ogarnęła? A jest. Idzie. Czekajcie, idzie. Ogarnęła, tak? Bo jak nie ogarnęła, to ja ją zwalniam. Pierdziele, nie? No nie ogarnęła. Robotę już kończy. Halo? Pani? Nie jest posprzątane. Droga pani? Halo? Zostaw je w spokoju, ty zboczeńcu jeden, ty. Aha. Ja jestem zboczeńcem. Dobra. Ja jestem zboczeniec, a ona trochę chyba się pomyliła. Ona, to że ziewam, to od razu zboczeniec? No nie. Czyli pokojówka nie sprząta. Patrzcie. Zostawiła mi gimele w pokoju, przecież ja na to patrzeć nie mogę. Ludzie kochani, no ja taką pokoju... Ona chyba naprawdę pomyliła zawody, wiecie? Myślę, że ona tu w innym celu przyszła. Szukać jakichś sponsorów. Tak mi się wydaje, że ona tu sponsorów będzie szukać. Bo raczej jak pokojówka, to ona się nie zachowuje. Zobaczmy, czy ja chociaż posprzątałem ten pokój. Dobra, 106 jest posprzątana, to mogę iść się przekimać. Nie no, fajnie, słuchajcie, chciałbym na pewno kupić jeszcze jakąś farbę i to już bym chciał w dzisiejszym odcinku jakby skończyć temat tego apartamentu, gdzie ja idę. Także chciałbym już do końca tam domalować. Nie wiem, czy jakieś meble bym wstawił, no ale wiemy jedno, że... Znaczy dobra, no łóżko mamy na zapas, tak? Łóżko już mamy na zapas, słuchajcie, do następnego pokoju, więc to nie jest problem, tylko żeby faktycznie, moi drodzy, to łóżko można było przestawić do
To. To będzie trzeba coś tam wstawić jeszcze. O, jedzie pokojówka, patrzcie. Ale po co ona jedzie, jak tu nie ma co sprzątać? Jedzie. Zaczęliśmy robotę, jedzie. Późno sobie zaczyna robotę, o 9:00. Ej, ale to nie jest ta sama, co była. Ta jest inna. Czemu mi inną pokojówkę dali dzisiaj? Przecież tam, co, inaczej się uczesała? Nie, no to jest inna niż ta wczorajsza. Dzień dobry pani, jak pani ma na imię? Aha, nie chce ze mną rozmawiać. Tak, i znowu do góry idzie? Nie, gdzie ona poszła? Też, do góry, tylko z drugiej... O! Droga pani! Już tam nie będę jej zaglądał, ale tak się wyzywająco do pracy ubierać, wiecie co, naprawdę. Ona chyba pomyliła, to naprawdę jakiś Alfons ją przywozi. Dobra, pokój 106. Niech ten gościu mi opuszcza ten apartament, bo ja bym chciał go tam odmalować, chociaż też, słuchajcie, za dużo nie zrobię, nie? Jeżebym chciał tak do końca zrobić tą ścianę, no to... To ja przypuszczam, że jeszcze z 4 takie bym musiał przynajmniej kupić. Obawiam się, że 4 mogą mnie starczyć. No już nie mówię o podłodze, nie? Ale czy to coś da? No może tylko to, żebyśmy wtedy mogli, słuchajcie... może da nam to, żebyśmy mogli po prostu to łóżko w razie czego wziąć, nie? Bo ja bym nie chciał też... A czekajcie, jak my tu mamy. To jest $175, czyli to jest jakby chyba... Za piątkę to jest rekordowe. No to za te małe pokoje, jak się domyślam, rekordowo będzie chyba $100. Czyli to zależy od wielkości pokoju. Czyli jeszcze mamy drugi taki apartament 102, a już jeszcze gościu się chce rejestrować. Dobra, proszę pana bardzo. 3 noce, bardzo mi miło. Pieniądze się przydadzą, już pana kasuję. To będzie 102, tak? Nie, to jest 105. Czekajcie, bo się teraz to ja się zamotałem. 104, czyli co, te apartamenty to jest 101, 102, 103, 104? 103 i tu jest ten taki chyba średni, to jest 102. Aha, no to nie ma to jakiegoś to sensu. A 101, no to zajęta, dobra, okej. Okay. Czyli 102 jest za 750. Ale to ciekawe, jak te stawki. A jak do góry, słuchajcie? Czyli rozumiem, że jak wykupienie pokoju kosztuje, a tutaj nie mamy 3 gwiazdek, czyli przypuszczam, że to w ogóle będzie droższe na górze, te pokoje. Okej, 3 gwiazdki. O, do 3 gwiazdek to jeszcze, myślę, parę odcinków nam chyba zleci. No, nie wiem jeszcze. A nie, tu jest za 750. Okej. A tu jest za 500. Łe, to są jeszcze za 500 jakieś tanie. Tylko wiecie, jak my weźmiemy za 500 jakieś tanie, to też nie będziemy na tym jakoś zarabiali, nie? Dobra, zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy. Nie zastanawiam się. Chociaż jakbym miał tysiaczka, mógłbym faktycznie dwa pokoje kolejne odblokować. Tam bym tylko wstawił takie proste rzeczy jak łóżko i ten. Zobaczymy, przemyślę. Słuchajcie, ja chcę dzisiaj ten apartament dokończyć. Już myślę, że mógłbym domawiać, tylko niech ten gościu mi opuści tą 101. Póki mi gościu, słuchajcie, 101 nie opuści, no to... Teraz mogę w dzwonek podzwonić, co jedynie. Pani pokojówko, proszę się pospieszyć. Halo? Dobra, myślę, że słuchajcie, poczekamy, aż gościu opuści ten pokój, także z wami się spotkam za chwilkę, jak on opuści. No to przez okno coś niecoś widać, jak tam ładnie to wygląda. To mogę sobie policzyć, ile mam do domalowania. Może z tej strony? Tej tam dupa Jasia. Za dużo tu nie widać, bym musiał skakać. No ale powiedzmy, że z 2, 3, no koło 4. No 4 farb powinno starczyć, wiecie? 4 farby i później ewentualnie... szkoda, że sufitu nie można na przykład odnowić, żeby był biały. Znaczy, w sumie nie sprawdzałem, nie? Tak po prawdzie nie próbowałem sufitu malować. Może się da. Ale tu na pewno mi brakuje jakichś działań, jakichś czynności. Czyli mamy już ile? 5 samochodów na parkingu. No ale 2 łóżka, mówię, w jednym apartamencie. Niestety, drogi widzu, nie działają. Dobra, ja się z wami spotkam za chwilę, jak tutaj opuszczą apartament i będziemy robili wielkie malowanie. W zasadzie, słuchajcie, jeżeli ustaliłem, że 4 tekstury, no to 4 można kupić. No i nie wiem, czy coś z podłogą jeszcze. Chciałbym, jak to łóżko wezmę, żeby mi nie... Tylko nie wiem, czy taką ciemną podłogę bym chciał. I pytanie, czy te gwiazdki, czy jakby... Dobra, zamawiamy. Bo jestem ciekaw, moi drodzy, czy te 5 gwiazdek to już jest naprawdę maks?
Bo tak jak się mówi, tak, że jest hotel pięciogwiazdkowy, no sześciogwiazdkowy chyba nie ma. I teraz, znaczy gdzieś tam słyszałem, że gdzieś w Dubaju chyba nawet jest, słuchajcie, chyba sześciogwiazdkowy hotel, ale to jest, nie wiem, to już w ogóle jest jakiś tam taki w sensie fenomen, nie? Ale tak się zacząłem zastanawiać, czy jakby to już jest maks, jaki mamy osiągnięty, ja bardziej tego apartamentu już nie ulepszę. I oczywiście maluję, moi drodzy, w tej chwili tylko po to, żeby wbić troszkę tych punktów pokoju, żebym mógł zabrać stamtąd łóżko, bo widzieliście, że jak zabieram łóżko, no to punkty spadają, nie? No i ten już ziewa gałgan jeden. Dobra, słuchajcie, my się zobaczymy, jak ten, chyba że już opuścił ten pokój, ten gagatek jeden, bo on tam chyba był na dzień tylko, czy na ileś. O, jest, nie, zajęta 101, dobra. No nic, to ja sobie to ogarnę w takim razie. Za chwilkę się zobaczymy, moi drodzy. Słuchajcie, w ogóle taką ciekawostkę, którą przed chwilą odkryłem, co mi się bardzo ona nie podoba. Wyobraźcie sobie, że kładłem się spać, włożyłem do pralki pościel, którą brałem z jednego pokoju. I wiecie, co się stało? Rano chciałem tą pościel wyciągnąć, pokojówka mi ją zajumała. I to jest, słuchajcie, niby fajne, tak? Z jednej strony, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, że jak w pralce jest pościel, którą pokojówka włożyła, to wy tej pościeli nie możecie z tej pralki wyciągnąć. Także, moi drodzy, no totalna masakra, nie? Ten gość powinien zaraz pokój zwolnić, także będziemy działać. No myślę, czy coś jeszcze z podłogą, ale z drugiej strony powiem wam tak, raczej bardziej by mi się opłacało, jeśli mamy jeden pokój, powiedzmy taki, no, apartamentowy na full, to bardziej by mi się opłacało kolejny taki pokój. Czemu pani mi zajebała pościel? Przepraszam bardzo, droga pani. Halo? Proszę pani, ja pani pomagam w pracy, żeby pani też się lepiej pracowało. Czemu pani się nic nie odzywa do mnie? Ostatnio pani mnie zboczeńcem nazwała w ogóle. Tak ładnie tutaj się do pani zwracałem. A, nie mowa. Muszę przemyśleć, to przeliczyć, no bo wiecie, okej, te rozumiem pokoje, że są na trzy gwiazdki, spoko. Natomiast widzę, że jest jeszcze kilka pokoi za 500. No tylko z nimi by było dużo pracy, w sensie, jakby to wam najprościej wytłumaczyć. Dużo wydatków. O, może najłatwiej wam to chyba wytłumaczę, bo widzę, nie widzę różnicy. Może się mylę. Jak czegoś nie wiem na 100%, to podkreślam to, więc tutaj nie chcę głupot gadać. Jak ty, drogi widzu, wiesz, że jest inaczej, to śmiało napisz. Natomiast ja nie widzę różnicy pomiędzy tymi pokojami. Wiadomo, jest różnica cenowa, tak? Ale jeśli chodzi o udoskonalanie tych pokoi, to zauważyłem, że koszt inwestycji na lepsze meble jest no właściwie taki sam. No to wiadomo, że bardziej mi się opłaca doinwestować duży apartamentowiec, który mi da zysk, niż jakiś mały. O, jest, sprząta. Dobra, popatrzmy jej na ręce, co ona robi. Dobra, zbiera śmieci. I co? Zacząłem ziewać i ucieka, tak? A nie, zamiata, zamiata. Dobra, zamiotła. No, zamiotła, no niech jej będzie. Zbiera śmieci. No niby śmieci zbiera, słuchajcie, ale tam już nie pozbierała, nie? A może ja się, kurde, zrewanżuję, jej pościel zapierdolę. O. No i zobaczcie, i tu też nie pozbierała. I co, już koniec roboty? A to jej oddaję tą pościel, niech się bierze. A już teraz jej nie mogę oddać. No i co? Tu zebrała? No tu zebrała. No a i gdzie ona poszła? Halo, proszę pani, tu jest nieposprzątane. No, wkurza to. Powiem wam, że nawet jakbym miał tu doinwestować, to zrobię to, bo wkurza to niedomalowane. Aczkolwiek to jest suchar, że tu taki pasek trzeba malować. To jest taki suchar, słuchajcie, bo płacicie grubą kasę. To twórcy kompletnie nie pomyśleli. No i szkoda, że słuchajcie, nie możemy płytek wymieniać w łazience. Przecież te płytki są badziewne. Tu powinniśmy mieć też jakąś możliwość zrobienia z płytkami. O właśnie, może teraz wam zademonstruję, jak to działa. No trochę mi zżarło kasy za tą pokojówkę, niestety. Nie wiem, czy to się opłaca. Zobaczcie, tutaj mamy pralkę. Ja bym chciał wrzucić tą pościel, a nie mogę, bo jest wrzucona pościel jej. A jej pościeli z kolei wziąć nie mogę, więc co mogę zrobić, to iść spać. Także to, no oczywiście, no pewnie drugą pralkę bym musiał mieć i to by był problem rozwiązany. Widzicie, nie mogę wziąć jej pościeli, także z tą brudną pościelą się będę bujał. Więc ja myślę, że bez tutaj zbędnego czekania. Ja już, słuchajcie, tą drugą pralkę zamówię, bo to jest ten moment. Ja wiem, widzu, pisałeś o tej pralce już wcześniej, ale no. No gdzieś tam były oszczędności, a tutaj jest taki moment, w którym tą pralkę już pilnie musimy zamówić, no bo to się można wykończyć. Natomiast pokój mamy przez babę, kurczę, jedną niegotowy, nie? Tak już by był gotowy, już bym pościel tu wrzucił, a tak jest niegotowy, kurde.
leniwa jedna. To jest ta sama, co wczoraj była. A już nie wiem, ja już ich nie odróżniam. Nie wiem, więcej bym na pewno już nie zatrudniał pokojówek. Dobra, jedziemy. Jest ta dostawa, czy nie jest? Ale zobaczcie, busik może z pokojówką podjechać pod hotel, ale dostawa już nie może. No to dlaczego ta dostawa tak daleko jedzie? Przecież ona mogłaby się tu zatrzymywać. Albo tu, a nie tam. Ten gościu by sobie zawrócił, jakbym rozładował. No przecież ani to ładu nie ma, ani to składu, moi drodzy. 5 klientów mamy na hotelu, no, czyli 5 pokoi. No, czyli niestety ta opcja, moi drodzy, nie do końca tutaj działa. Jeszcze tam mamy pokój zajęty. Niby nosi pościele, no to będzie pokój zaraz do zrobienia. No zobaczymy, postawmy tą pralkę. No i widzicie, teraz jak nie potrzebuję, to nagle, kurczę, można. No nic, postawmy tą pralkę. Tak z ciekawości zupełnie, słuchajcie, moi drodzy. Zupełnie z ciekawości i absolutnie nie chcę tego robić. O, ktoś dzwoni. Widzicie, nie da się tu, szkoda. Szkoda, że różnych miejsc nie można też odnowić. Wiadomo, że jakby piwnica nie jest tutaj tak ważna, tak? Ale, a tutaj? No bo jeżeli tu się... A, da się hol przemalować, słuchajcie, widzowie. Czyli to będzie fajne, tu da się coś zrobić. To pytanie, czy ja mogę tu sofę wstawić też. Wiecie, to już jest dla mnie... O, 109. Proszę bardzo. Słuchajcie, jeśli tak się to da zrobić, to tu może też można sofę postawić. Wiadomo, że ona nam korzyści żadnych nie da. Ale... Aha. Słuchajcie, żadnych nam to korzyści nie da, że postawimy sofę w hotelu raczej. Znaczy tak mi się wydaje, chyba że to da jakąś korzyść, nie wiem, w postaci większej ilości punktów całego hotelu. Trzeba by to, słuchajcie, przeanalizować. A jak ja wyrzucę ten worek, ciekawe, czy ona go wyrzuci. Zamknięte. Tak teraz sobie pomyślałem, że można to obmalować, czyli jakaś tam możliwość jest. I teraz pytanie, moi drodzy, za 100 punktów. Już pozbieram za nią te śmieci. To jest leniwa kobieta, nie chce jej się pracować, się nie wyrabia z robotą, słuchajcie. Trochę jej tu pomogę. Wiecie, szef też powinien robotę wykonywać, a nie patrzeć wszystko na gotowo. No dobry właściciel to jest taki, który też pracę wykonuje. O, przyszła mi też pomóc i wszyscy zadowoleni. Okej, to będziemy mieli zaraz pokoje wolne, niech ona tylko ogarnie te pościele. O, 101 się zwolniła, no to niech ona sobie ogarnia, a my idziemy do roboty, bo nas tutaj najważniejsza robota, widzowie, czeka. Aha, będzie sprzątanie, no dobra. No to zobaczmy, moi drodzy, nie sprzątamy. A, to coś mi się wydaje, że chyba wiecie co, że... Chyba jednego nam dosłownie zabrakło, pomarańczowego. I tu już większy, widzimy, że większy level nam nie wejdzie. I teraz pytanie, co by się stało, gdybym... Aha. Czy ja nie mogę z brudnym... Kurde. Dziwnie. To może ona weźmie to? O, to mogę. To czekajcie, to wezmę... Dobra, mogę wziąć to łóżko. I okej, poziom nam nie spadł. Słuchajcie, poziom nam nie spadł. W sumie to łóżko może i tu spać. A już nie wiem, obojętnie, gdzie to łóżko będzie stało. Dobra, ale jeszcze jedną farbę muszę sobie kupić, słuchajcie, bo to już mnie teraz, to już mnie to po oczach razi, nie? O, tu kolejka się zrobiła. Da się tych ludzi gdzieś tutaj upchnąć? Nie da się, bo wszystko brudne, kurde. Kobita nie pracuje za bardzo. Co ona tu nie zrobiła? Pościeli nie uprała. Ach, z tą kobitą. Marna. A tu jeszcze jest ta brzydka łazienka, słuchajcie. A tu zamknięte. Tam jest jeszcze, słuchajcie, ta brzydka łazienka, nie? Dobra, tu pościeli w ogóle nie ma. Dobra, no to już jedną wypiorę, coś jest. Chwilę poczekać, proszę, to ja tu zapracowany, zarobiony, czasu nie ma na nic. Ja tu miałem apartament robić, a nie... Aha, tylko teraz zobaczcie, ta pinda mi obie pralki zajęła, nie? Jasna dupa. Okej. Spać nie idę, pierdziele. Kupuję tą farbę. Jasna dupa. Ostatnia mi została ściana, ale plusem jest to, że faktycznie hol można wymalować, więc ja wam powiem szczerze, że jak już będę miał w miarę taki dochodowy, można powiedzieć, dobrze, tu się za dostawę nie płaci, więc to jest spoko. Słuchajcie, jak będę miał w miarę dochodowy tutaj
pokój jeszcze jeden, to ja wam powiem, że pierwsze co zrobię, to tu może jakiś obrazek się fajny powiesi z krajobrazem. Pomalowałbym to na taki właśnie... Ten pomarańcz mi się bardzo podoba. No łe, no właśnie, łe. Tylko pytanie, czy to wpłynie na jakiś ogólny ranking hotelu. Możemy na próbę pacnąć jedną i zobaczyć, czy tam troszkę ruszy ten wskaźnik. Możemy na próbę pacnąć jedną ścianę i zobaczyć, ale no wiadomo, no pokoje są ważniejsze, nie, moi drodzy, bo pokoje dają kasę. To wiecie, takie rzeczy to myślę, że na sam koniec możemy sobie zostawiać, jak pokoje zrobimy dobrze. To inwestycjone może takie być, nie? Natomiast do tego momentu to nie ma sensu. To czekajcie, to ten pokój byśmy mieli gotowy, czyli tu można kogoś ulokować. No dobrze, chyba pomalowałem wszystko. No spoko, pokój jest na 5 level i chyba już mocniej się nie da go, z tego co widzę. Ej, ja tu pościela... Droga pani, no. Ja pierdzielę. Pościeli pani nie wyprała, droga pani sprzątaczko. Leniwa jedna. Śmierdząca, kurde. Naprawdę, wiecie, za skandal, że ja za nią pościelę prał. No i teraz nie weźmie tego. Dobra, aha, mogłem wziąć. Czyli jedną pościel mogłem wziąć, ale drugiej nie mogłem. Teraz pytanie, czy mogę tu wrzucić do tego pokoju. Idź tam, pani, pościele uzupełniaj, bo ludzie czekają. Łe, łe, spierdzielaj ty. I teraz bym chciał to... Okej, mogę teraz to łóżko przestawić. Dobrze, bo ja chciałem, słuchajcie, to łóżko wrócić do pierwotnego... Do pierwotnego... miejsca. I szafkę nocną wtedy z drugiej strony. Co ten naziewa, to wiecie co naprawdę. Ale zobaczcie, nawet jak wziąłem tą szafkę nocną teraz zdjąłem, to tak na upartego... Słuchajcie, ten kwiat i ta szafka nocna mogłyby być potem do drugiego pokoju, bo zobaczcie, że poziom nie spadł. Czyli tu już jest jakby, nawet podłogi by nie trzeba robić, bo to nic nie da, że my tu zrobimy podłogę. Co nam to da? Tylko koszty. Więc w tym momencie, moi drodzy, my możemy... Wiecie, to jest dobre. Dobra, jeżeli ktoś by był na trzy noce, o jest, proszę bardzo, od razu rejestrujemy. To jeszcze przed spaniem tych ludzi bym chciał tu ogarnąć. I tu co jest? Tutaj pościeli nie ma, bo baba nie przyniosła. No i co ja mogę zrobić teraz? A tam alkoholi nie uzupełniłem. No dalej, przynoś ty sprzątaczko pokoje, bo ludzie... Znaczy te, nie pokoje, tylko pościele przynoś. Halo, bo ja nie mogę tego zrobić, żeś zarąbała mi. No łe. Ona sobie do chaty pojechała, nie? I olała robotę. I teraz jestem w takiej dupie i to jest, zobaczcie, sytuacja, która mi się mega nie podoba. Znaczy tu chyba... A jest, czekajcie, coś tu ona robi. No i co ona tu robi? Ej, następna buzię widzi w tym tęczu. No, słuchajcie, w Supermarket Simulatorze mi się pracownicy w ścianę gapią. Ta się teraz gapi w ścianę, jakoś modły odstawia dziwne. Nie wiem, medytuje? Chyba medytuje, patrząc, patrzcie, moi drodzy, po rękach. Nie, to jakaś medytacja. Buzię widzę w tym tęczu. Buzię widzę, twarz widzę, buzię. Ja nie widzę, a ja widzę. No i w końcu się kobieta do mnie odezwała. Zobaczcie, widzowie, w końcu się kobieta do mnie odezwała. Jak buzię widzi, to od razu się odzywa. Tylko nie wiem, co ona tak, kurczę. Halo, pani Helenko, czy jak tam pani się nazywa? Grażynka pewnie. Nie, to jest taka typowa Julka, nie? To jest na bank taka typowa Julka. Słuchajcie, ty, halo, Julka. No może nawet już moje ziewanie cię już nie przestraszyło? Dobra, chociaż wziąłem te pościele. Już chwila, ja muszę zrobić, bo te sprzątaczka to jest tutaj nic nie warta. Po co ja tą babę zatrudniam, kurde, wredne to takie leniwe, śmierdzące, kurde. Ja rozumiem pomedytować, medytacja uspokaja, jestem zwolennikiem medytacji, no ale w pracy, przy pralce, no to na pralce to się inne rzeczy robi. Może ona tak czeka, aż ja ją tam, już nie powiem co. No, widzicie, jak to mnie od zboczeńca wyzywa, to może właśnie była zachęta, żebym ją posunął na pralce. Dobra, czyli mamy to, słuchajcie, ogarnięte. Mamy to ogarnięte. To wiecie co, w następnym odcinku będziemy się brali analogicznie za drugi apartament. Ja myślę, że patrząc jak kasa leci z tego apartamentu i dzięki niemu, chciałbym odblokować kolejny apartament za 1000 i wtedy go już od podstaw urządzić, czyli uzbierać te no, dobre 2500
i wszystko zrobić. W sumie łóżko już mamy, więc jakby nie patrzeć. Miałem zrobić eksperyment jeszcze z tą farbą, ale nie wiem, czy mi nie szkoda kasy tych 150 dolarów. Bo tak chciałem sobie zrobić eksperyment, czy to coś wpłynie też na gwiazdki hotelu, ale co nam to da tak naprawdę. Dobrze, moi drodzy, no to cóż, no to dzisiaj będziemy kończyć. W następnym odcinku znów apartament, lecimy, rozwijamy serię. Ja tutaj dobiję gdzieś tak do 2500 i możemy śmiało się brać za ten apartament. Dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie do końca. Jesteś super, uśmiechnij się. Będzie mi oczywiście, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Już mi to wchodzi, słuchajcie, w nawyk i chyba zaczynać odcinki i kończyć okrzykiem. Nie no, jeszcze zaśniecie, słuchajcie. Nie chcę, żebyście zasypiali, chcę, żebyście się uśmiechali jak najwięcej. Także jesteś super, uśmiechnij się i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.